mamy całego dnia. Witajcie w Wiedźminie 2. Oczywiście Zywik na tutaj marudzi. Oceńcie, skomentujcie film i zapraszam do odcinka. No co za frajer, widzieliście to? Zamknął mi drzwi przed nosem. Zrobię tak. Cyk. Tak? Prowadź do króla. Widziałem dość obozów w życiu. Nie mogę. Król kazał mieć na ciebie oko. Naprawdę chcesz mnie niańczyć? Masz rację. Chodźmy. Jakie nieudane. No przecież się udało. Lol. Strach trochę przeciw świętej uprzeć. Zasłuchałeś się wrażej propagandy. A jeśli ona naprawdę namaszczona przez Bogu dziewica? Zwięziony w obozie z elfem więziony w obozie kadry. Spoko. Ja mam wagi jeszcze. Kurczaki ziemniaki. Dobra, to... Jak leci, chłopcy? Nóg już nie czuję od tego stania, psiamać. Przysłałbyś jakąś zmianę? Za godzinę. Otwierajcie bramę. Król chce widzieć Wiedźmina. Już, już. Idź prosto do królewskiego namiotu. Trafisz bez ochyby. Ja mam parę spraw do załatwienia. Bywaj, Zywik. Jakbyś mnie szukał, to będę gdzieś koło głównej bramy. Bywaj! O, Wiedźmin! Król go sprowadził przeciw upiorom. No to tutaj na szczęście mamy dostępne sklepy jakieś. I będziemy mogli sobie odsprzedać kilka rzeczy, żeby... No, ty jesteś pomocnikiem kwatermistrza? No. Świetnie. Chcę rzucić okiem na rynsztunek z górnej półki. Mam pieniądze, armia nie zbiednieje. No chyba, więc? Na pewno jesteś pomocnikiem kwatermistrza? No jestem. Pytam, bo zazwyczaj pomocnicy są wygadani. Ja jestem wygadany. No nie, nie jesteś. Dziewczyna mnie rzuciła. Powiedziała ci to? No, napisała mi w liście. Zaraz, psia krew, ona nie potrafi pisać. A to wieprze, normalnie kociapy, nieprzyjaciele. No niech ja wrócę do domu, niech ja ich dorwę. Pisarczyki zasmarkane siedzą całe dnie i krupy liczą. Nudzi im się. Już ja ich rozerwę. Wielkie dzięki. Najpierw pomyślałem, zwykły but, a teraz widzę, żeś swój chłop. To pomożesz mi? No raczej, więc? Pohandlujmy, koleżko bucu. Który mnie zabucał, uważa. Znaczy mnie. Gerwalta. Tak, a tutaj co mamy? Długie rękawice możemy sprzedać. Ja ten dragi też możemy sprzedać. Oleju nie ruszamy. Rudę żelaza sprzedajmy 14. O, dobra. 266 to już jest sporo miejsca. Serce nekara możemy zostawić jak na razie. Skórę przerobimy na utwardzoną skórę i sukno na solidne sukno, dobra. Więc? Synek, wykonaj dla mnie przedmiot. Nie to, tylko goddamn. Utwardzona skóra. Dobra. Solidne sukno. Jest. Dratwy ile mamy. Jejciu. No i 214. No i pięknie. A najfajniejsze jest to, że po tym obozie możemy normalnie z mieczem wyciągniętym z pochwy biegać. To jest fajne. Ścigają cię niemal wszyscy, a ty nadal żyjesz. Imponujące. Trudno mi się odzwyczaić od życia. Jak każdemu. W całej swojej karierze ambasadora jego cesarskiej mości nie spotkałem jednak nikogo, komu tak by się to udawało. Pozwoliłem sobie sprawdzić kilka doniesień na twój temat. Powtórzę jeszcze raz. Imponujące. Szukasz zajęcia? Nie wiedziałem, że wynajmujecie się też jako żołnierze. Jestem tu w innym celu. Doprawdy? Mogę jakoś pomóc? Najpierw Foltest, teraz Henselt. Ekscelencja ma w planach odwiedzić króla Redanii? Nie będę musiał jechać tak daleko.
Radovid jest teraz w drodze do Lokmuin, lub może już dotarł na miejsce. Tam się spotkamy. Lokmuin? Starożytne elfie miasto u źródeł Pontaru. Dlaczego tam? Magowie chcą tam odtworzyć swoją radę. Wystosowali zaproszenia do wszystkich monarchów. Foltest był dobrym królem. Szkoda, że tak skończył. Przekazałem już konetablowi Natalisowi cesarskie wyrazy współczucia. Skoro już mówimy o Folteście i Temerii, krążą plotki o tajemniczym zniknięciu jego doradcy, czarodziejki Triss Merigold. Wiesz coś o niej? Dlaczego mnie o to pytasz, ekscelencjo? Podobno coś was łączy. Przecież czarodzieje mają naturalny talent do rozpływania się w powietrzu. Dlaczego ktoś się tym niepokoi? Cóż, może ci sami ludzie zastanawiają się, czy uwięzieni w lochach Wiedźmini nie mają podobnych zdolności. Unikasz tematu. Zatem odpowiedzi są dla ciebie niewygodne. Ale niech ci będzie. Nie będę naciskał. Zapytam o coś jeszcze, jeśli można. Oczywiście, ekscelencjo. Wspomniałem Triss, bo nurtuje mnie jedna sprawa. Czarodzieje są znani z wzajemnej zawiści i rywalizacji. Ciekawe, czy jakaś sprawa mogłaby ich połączyć. Chyba nie do końca rozumiem, ekscelencjo. Zapytam konkretnie. Czy wiesz coś o przynależności Merigold do politycznej organizacji czarodziejów? Oczywiście zakładając teoretycznie, że jednak jesteście lub byliście ze sobą blisko. Może i gdzieś należy. Triss ma swoich znajomych, ja mam swoich. Niewątpliwie. Wędrownych poetów, krasnoludy zamieszane w terroryzm i agentów służb specjalnych. A jednak dyplomaci zajmują się przede wszystkim zbieraniem informacji. Jakże inaczej moglibyśmy skutecznie negocjować? Dokładne poznanie innego kraju to konieczność. Dziękuję jednak za informację. Coś jeszcze? Dlaczego waszą ekscelencję tak interesują organizacje czarodziejek? Zastanawiają mnie dziwne zbiegi okoliczności. Doniesiono mi, że podczas zamachów w okolicy widziano kilka z nich. Magowie zawsze kręcili się wokół monarchów. Tam są pieniądze i władza. Dlatego nikogo nie oskarżam. Powiedziałem, że to mnie tylko zastanawia. Ciekawi mnie, co tutaj robi poseł cesarza. Ostatni niefortunny konflikt nie wpłynął dobrze na sytuację ekonomiczną państw północy. Jego cesarska mość pragnie stabilizacji. Chcemy wam udzielić pomocy finansowej. Odwiedzam więc krainy dotknięte wojnami. Z tego co widzę, Hensel radzi sobie doskonale. Szczegóły mojego poselstwa tutaj to sprawa między cesarzem a królem Kedlen. Być może nie wszystko jest aż tak tajne. Może też mieć znaczenie dla bezpieczeństwa cesarstwa. Niczego się nie dowiesz. Ach, kurczę, nie dało się z niego, kurczę, czegoś wycisnąć. Siot, Ankarwi. Witaj, Geralt. Myślałem, że po zabiciu Cairana Dolina Pontaru nie będzie cię już interesować. Nic o mnie nie wiesz, Wiedźminie. Jestem tu, bo dwóch monarchów północy zostało zamordowanych. Według wszelkiego prawdopodobieństwa następny na liście może być Henselt. Nie potrzebujemy kolejnego państwa pogrążonego w chaosie. Król Henselt nie może zginąć. Dopilnuję tego. Nie trudno zauważyć, że nie lubicie się z Detmoldem. Detmold to duże dziecko. Doskonały kompan dla króla Henselta. Problem polega na tym, że jest równie dziecinny, co zazdrosny. Twierdzi, że chce mu odebrać posadę na kedweńskim dworze. Absurd. Zabójca Foltesta zmusił Triss, by teleportowała go do Vergen. Są gdzieś w okolicy. Mała wścibska Triss użyła mojego megaskopu. Właściwie powinna być jej wdzięczna. To ja mogłam paść ofiarą królobójcy. Jeśli Triss jest w Vergen, to i tak nie jestem w stanie jej namierzyć. Przeklęta mgła uniemożliwia magiczne sądowanie. Bla, bla, bla. Najpierw, kurczę, okradniemy króla. Skoro jesteśmy królobójcami, tak będziemy królewskimi złodziejami, to nic się nie powinno stać gorszego, nie? Wejdź, Wiedźminie. Ta rozmowa zostanie między nami. Pomogłeś mi we mgle, a to znaczy, że mojej śmierci nie chcesz. Więc czego chcesz, Geralcie z Rivii? Spokoju, panie. Muszę oczyścić swoje imię. Nie zwykłem mieszać się do polityki, ale tym razem nie mam wyboru. Krótko i konkretnie. Żadnego opieprzenia o kodeksach i tajemnicy zawodowej. Zabiłeś Foltesta? Nie.
A wiesz, kto zabił? Wiedźmin, Leto. Znasz go? Nie wiem, mam amnezję. Leto sugerował, że coś o mnie wie. Mogliśmy się wcześniej spotkać. Znasz stare kedweńskie powiedzenie? Kurwa kurwie łbanie urwie. W przypadku czarodziejek sprawdza się ze stuprocentową skutecznością. Do rzeczy, panie. De Tancarville twierdzi, że ten Leto jest gdzieś w okolicy, to prawda? Tak. Czego to szuka? Chce mojej głowy? Ukrywa się przed Jorvetem i jego skojatel. Nie wiem, co planuje. Zamierzasz go dopaść? Tak, panie. Ostatnie pytanie. Wiesz, kto zlecił zabójstwa Foltesta i Demavenda? Kto stoi za królobójcami? Nie, ale dowiem się, jak znajdę Leto. Szpiedzy potwierdzają twoje słowa. Wierzę ci. A teraz druga sprawa. Mgła, upiory i całe to magiczne gówno blokujące moją wyprawę wojenną. Czarownicy jak zwykle okazali się bezużyteczni. Bełkoczą coś o wyższej magii, klątwach odroczonych i innych bzdetach, ale nic z tego nie wynika. Sprawę trzeba załatwić mieczem. Wiedźmińskim mieczem. Co ty na to? Dobrze, zrobię to. Doskonale. Zdejmij klątwę, a król Henselt okaże się łaskawy. Nawet jak nie złapiesz tego Leto, osobiście pomogę ci się oczyścić z zarzutów. Detmold jest do twojej dyspozycji. Udzieli ci wszelkich informacji. Od teraz możesz się swobodnie poruszać po obozie i okolicy. A teraz zostaw mnie samego. Klątwa została rzucona 3 lata temu. Czy przez ten czas wydarzyło się coś, co wskazywałoby na jej działanie? Jakie to ma znaczenie? Królu, nie mówimy o bazarowej wróżbie, ani o zaklęciu rzuconym przez początkującego magika. Ta klątwa wywołała zaćmienie słońca i przyzwała dziesiątki duchów. Mamy do czynienia ze skomplikowanym, wielostopniowym zaklęciem. Żeby je rzucić, trzeba mieć nie lada wiedzę i umiejętności. Zdjęcie takiego czaru jest jeszcze trudniejsze. Jeśli mam się tego podjąć, oczekuję współpracy. Niech będzie. Gdy przedzieraliśmy się przez mgłę, krzyczałeś, że to klątwa Glevisig. Sabriny Glevisig, czarodziejki, mojej niegdysiejszej doradczyni. Kazałem ją przybić do koła odwozu i spalić. Umierając, przekleła mnie i mój ród. To było 5 lat temu. Za co skazałeś Sabrinę, król? Rok po pokoju cintryjskim walczyłem z Demavendem o Dolną Marchię. Generał Vandergrift dowodził częścią moich wojsk. Przeprawił się przez Pontar i przyjął bitwę na tym polu. Trwała do późnych godzin wieczornych. W końcu Sabrina Glevisig postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Na pole bitwy spadły płonące kule. Ponad 3000 ludzi zmieniło się w spalone mięso. Au. Ogień trawił wszystkich walczących. Rycerze piekli się w pancerzach. Zmieniali w skowyczące z bólu zwierzęta. Wojna to zajęcie dla ludzi honoru. Gdy biorą się za nią tacy jak Glevisig, zmienia się w piekło. Sama wojna to piekło, królu. Co popchnęło Sabrinę do ataku na własne wojska? Miała jakiś powód? Nic mi o tym nie wiadomo. Była moim doradcą, członkinią Rady Czarodziejów. Przez lata tolerowałem jej wybryki. Była lojalna? Tylko wobec siebie samej. Pamiętasz, królu, jak brzmiała klątwa? Co dokładnie powiedziała Sabrina? Wszystko, co wówczas przepowiedziała, w jakimś sensie się sprawdziło. Gwiazda zdobna w krwawy warkocz przecięła nieboskłon. Kwadratowe monety z morskich głębin mamią serca głupców. Monety? Tak. Detmold znalazł kilka u żołnierzy podejrzanych o zdradę. Nowy poziom. Good, good. Prowadzę do wojny Kedwen. To rozdajmy sobie talenciki. Wow, nice. Hardy, nie hardy. Weźmy sobie nagłą śmierć, niezabijalnego i potem już adrenalinka. Będzie do odblokowania. Zapraszam do siebie, Wiedźminie.
Dobrze, Deathlord, dobrze. Najpierw tu tutaj pookradamy wszystkie inne namioty, które możemy. Czy tu w ogóle jest coś do wzięcia? Jest, dobra. I tutaj te pakunki będą do wzięcia, no właśnie. Wszyściutkie po kolei. Dratwa, dratwa, jaskółcze ziele, kamienny medalion, skóra. Niebieskie meteoryt, olej, olej, woda żelaza. Tak, tutaj wszystko, tutaj wszystko. Jeszcze tutaj. Come on. To wszystko? Zawsze mi się zdawało, że jest tutaj więcej rzeczy do ukradnięcia. The Tankerville. Tak, mamy oreny, temerskie oficerki, ciężkie spodnie. Mamy ciężkie spodnie, dobra, czyli nie, czyli to nic się nie pomoże, ale możemy zmienić na temerskie oficerki. Maczugaj Kilow to zostawimy. Oj! Wbiegłem w ogień. Drewna. O, kolejne, dobra. Kolejne rzeczy do zebrania. Trochę taki odcinek, wiecie, bez walki. No ale takie odcinki też muszą być, niestety. Weźmy sobie maczugę, wyrzućmy. Nie chcę, żeby Gerwald był przeciążony. Mamy idealnie 299. Dokładnie. Powiedzcie mi, czy mamy esencję wody. Jest 15, dobra. To możemy sobie sporo run izgit zrobić. To mi się podoba. To mi się akurat podoba. Witaj, Losota. Więc pohandlujmy. Kilof, wszystkie ciężkie spodnie, oficerki i tak dalej też sprzedałem, dobra? Więc? Więc wykonaj dla mnie przedmiot. Runa Izgit, no właśnie. Może być 260. Czego mamy tak dużo, co tak dużo waży, się zastanawiam. Skóra! Serio? I rudy żelazo, znowu mamy bardzo dużo, dobra. To zrobimy znowu utwardzonej skóry. Więc? Sporo. Ale najpierw sprzedamy rudę żelaza. 16 sprzedajmy. O, git. Zostawimy 14. Więc? Wykonaj dla mnie przedmiot. Jest. I ile mamy wagi? Bo nie spojrzałem. 221. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teoria spisku. Porozmawiaj z Deathmoldem. W następnym odcinku jeszcze czeka nas rozmowa z Deathmoldem i w następnym odcinku dopiero zacznie się jako tako akcja rozwijać. Cóż. To jest Deathmold, to sobie zapiszmy odcinek, tak, zapiszmy sobie grę. A dziękuję wam za odcinek, do następnych odcinków, trzymajcie się, pa pa, cześć.